Mario Šitum przez najbliższy rok będzie grał w Lechu Poznań na zasadach wypożyczenia z Dinama Zagrzeb. Chorwat ma bardzo ciekawe piłkarskie CV. W barwach Dinama zaliczył występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dwa razy zagrał w dorosłej reprezentacji Chorwacji. Nie bez znaczenia jest fakt, że jako piłkarza Šituma ukształtowała Akademia Dinama Zagrzeb. Prawdziwa kuźnia talentów. Bardzo dobry zawodnik, świetnie wyszkolony technicznie, szybki, dynamiczny, przebojowy. No, stempel Dinama Zagrzeb też robi swoje. No, jeżeli ktoś jest z tego klubu i tam był szkolony, to coś oznacza. Przyglądaliśmy się oczywiście temu zawodnikowi już jakiś czas. Analizujemy cały czas rynki bałkańskie. Wiadomo także, że rekomendacja i jakby opinia trenera Bielicy, który przecież no, lepiej niż my zna ten rynek i tych zawodników i ma tam swoje kontakty, no też była przesłanką do tego, żeby ten transfer zrobić. To, co Šitum zobaczył w Poznaniu, bardzo mu się spodobało. Lech Poznań zrobił na nim pozytywne wrażenie. Piłkarz przyznaje, że nie pozostaje mu nic innego, jak dobrze zaprezentować się w niebiesko-białych barwach. I think that the club is really perfect, that the all the function in the club, all the people are great, they are so nice and really big professionals, and I saw the stadium and all the others, all the other stuff around the stadium, and I think that all is great for the football players here. 25-latek miał już okazję współpracować z Nenadem Bielicą we włoskiej Specji Calcio. Lech Poznań zastrzegł sobie w kontrakcie opcję pierwokupu Šituma. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.